Historia akweduktów w Fojutowie zaczyna się w połowie XIX wieku, kiedy władze pruskie planowały działania wojenne na froncie wschodnim. Do prowadzenia skutecznych działań wojennych potrzeba wydajnego i skutecznego zaopatrzenia. Jako że w tamtych czasach podstawą transportu była siła mięśni końskich, niezbędnym paliwem było siano. Liczna armia posiadała wiele koni, które zjadały ogromne ilości siana. Nie wystarczyły już tradycyjne metody uprawy, dlatego rozpoczęto budowę ogromnego, jak na tamte czasy, systemu automatycznego nawadniania pól. Pruscy inżynierowie wymyślili, że wody brdy mogą posłużyć do nawadniania rozległych pustkowi w okolicach Legbonda, a nazwanych później czerskimi łąkami. W 1845 roku rozpoczęto kopanie wielkiego kanału Brdy. Inwestycja ta była bardzo pracochłonna. I oprócz kopania i usypywania samego kanału potrzebna była budowa zapory wodnej. W miejscowości Mylow powstała zapora spiętrzająca wody Brdy o 12 metrów powyżej jej pierwotnego poziomu. Właśnie w tym miejscu wielki kanał Brdy ma swój początek i ciągnie się aż przez ponad 20 kilometrów do miejscowości Barłogi. Wymiary kanału są równe na całej jego długości: szerokość to 20 metrów. Głębokość maksymalna 1,5 metra i spadek 7 cm na każde 100 metrów. Na 15 kilometrze wielki kanał Brdy krzyżuje się z potokiem czerskiej strugi, gdzie powstał największy w Polsce akwedukt. Budowa skrzyżowania dróg wodnych na wzór rzymski została ukończona w 1849 roku. Początkowo akwedukt był zbudowany z cegły i kamienia polnego. Górą płynie wielki kanał brdy. A około 10 metrów niżej, czerska struga. W latach 70. XX wieku obiekt przeszedł gruntowny remont. Pierwotną, znacznie wyeksplatowaną konstrukcję wzmocniono betonem, a kwedukt stracił swój pierwotny charakter. Kolejny remont wykonano w 2002 roku, gdzie brzydkie betonowe elementy zostały pokryte materiałami przypominającym cegły. Od tego czasu Okolice przeżywałem rozkwit turystyczny. Wokół akweduktu powstała ścieżka piesza, którą można przejść pod Wielkim Kanałem Brdy. Zbudowano liczne ścieżki oraz wiaty. W najbliższej okolicy powstała wieża widokowa oraz duży hotel. Dzięki tym wszystkim inwestycjom Bory Tucholskie wciąż zyskują na atrakcyjności.